Zadbaj o zdrowie i kondycję. Wybierz sklep kfd.pl. Siemano Big Mike, mam do Ciebie pytanie związane z redukcją, bo jak wiadomo lato się zbliża, no i każdy by się chciał trochę wyciąć, a więc jaki wtedy preferujesz trening? Czy wolisz trening wtedy siłowy, żeby tak bardzo nie spać na tym deficycie kalorycznym, czy jednakże wolisz trening bardziej intensywny z większą ilością ruchu? Będąc aktualnie na grubej redukcji, bo jeszcze nawet obciąłem węglowodany i mam ich dokładnie 36 gramów dziennie i 60 gramów tłuszczu, staram się jeszcze dopalić większą ilość kalorii na treningu siłowym i używam na treningu siłowym na 8 tygodni przed startem tylko i wyłącznie praktycznie wolnych ciężarów. Moje powtórzenia, tak jak wcześniej mówiłem, są w takim hipertroficznym przedziale mieszczącym się między 10-12 powtórzeń, więc uważam, że nasz organizm w drodze odpowiedzi powinien przytrzymać jak największą ilość umięśnienia poprzez stosowanie na nim katorżniczych metod treningowych typu duże ciężary, wolnostawowe, globalne ćwiczenia, czyli wielostawowe, globalne, takie ogólne ćwiczenia, ponieważ właśnie on będzie się bronił przed tymi ciężkimi ćwiczeniami na redukcji, przytrzymując właśnie umięśnienie, które będzie walczyło z tymi ciężarami. Więc ja unikam maszyn, unikam jakichś tam gigansetów, tego typu rzeczy. Może sobie to zostawię na ostatnie 2-3 tygodnie, kiedy już naprawdę mogę być bezsilny, bo czasami już ta redukcja daje mi się we znaki, aczkolwiek jak sami widzicie, myślę bystro i odpowiadam jak M16 na Wasze pytania. Po wyznaczeniu sobie celu nie czujesz się zmęczony tym monotonnym jedzeniem, ciężkimi treningami, ograniczeniem życia prywatnego oraz wszystkimi innymi wyrzeczeniami. Czy nie masz czasami chęci zostawić tego wszystkiego? I jak sobie z tym radzisz i dążyć do zwycięstwa? Generalnie takie powiedzonko na zasadzie nudzą Majka takie sprawy, ciągła praca, brak zabawy, nie jest do mnie, bo ja jestem typowym zadaniowcem. Ja uwielbiam wykonywać zadania, lubię jak ktoś mnie zaprzęgnie do pracy, na przykład tak jak robi to mój trener Piotr Głuchowski, Piotrze pozdrawiam, który wytycza mi zadania na 4 tygodnie, osiągam 4 tygodnie na przykład w 100% wykonane, dostaję kolejne zadanie. Więc tak mniej więcej radzę sobie z osiąganiem celu, bo cel jest dla mnie rzeczą najważniejszą. Lubię się budzić z poczuciem tego, że mam do wykonania pewną robotę, tak, że znalazłem sposób na siebie i daje mi ta świadomość daje mi ogromne poczucie swobody, przede wszystkim takiego korzystania z życia w ten sposób, w jaki ja bym chciał korzystać, więc jest to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. Czy jestem zmęczony kulturystyką? No gdybym był zmęczony kulturystyką, to nie byłbym kulturystą, tak? Nie marudzę, robię swoje, staram się nie być chimeryczny, aczkolwiek czasami reżim dietetyczny i reżim treningowy wymusza na mnie pewnego rodzaju zachowania, ale nigdy nie miałem czegoś takiego, że takiego poczucia, że mam dosyć, ponieważ jest to sprawdzian dla mojego charakteru i w momencie, kiedy przychodzi kryzys, to trzeba jeszcze mocniej spiąć się w sobie, przynajmniej ja tak mam. I mam taką świadomość, że skoro zaszedłem już tu i tu i mam coraz bliżej do przygotowań, to głupotą byłoby rezygnować, skoro mam po prostu bliżej niż dalej. A jestem osobą, która lubi się dobrze pobawić i dobrze poszaleć, ale w momencie, kiedy jest na to odpowiedni czas i kiedy nie ma żadnych trosk, więc jeżeli zdobędę medal i będę osobą spełnioną, to wtedy mogę się pobawić i na to też przychodzi odpowiedni czas. Dlatego w tym życiu kulturystycznym nie mam tego, że tak powiem, podziurki w nosie, nie tęsknię za życiem zwykłego Kowalskiego, jedzenie typu słodycze i inne rzeczy są zwykłą fanaberią i zachcianką, a nie poczuciem głodu, więc tak to sobie tłumaczę, a najem się i wyśpię i pobawię po zawodach. Tyle. To jest na to odpowiedni czas, ale dziękuję, że zadałeś to pytanko. I dla Ciebie będzie specjalnie nagroda w postaci suplementów, ponieważ to pytanie było takie bardziej osobiste niż takie ogólnikowe. Fajnie, że ktoś interesuje się też pod tym kątem zawodnikiem, a nie tylko jak je, czy jak trenuje. Dzięki. Siema Big Mike. Ja mam do Ciebie dwa pytania. Jedno jest odnośnie balonu, drugiej redukcji. Mam pytanie,
co do bananów. Jak wiadomo, banany są w pewnym czasie po prostu gniją. Ja mam pytanie, jak te procesy gnilne wpływają na nasz żołądek, jak i także ich struktura. Czy to powoduje jakieś poważne zmiany w wchłanianiu składników odżywczych, czy tak może inne? I drugie pytanie odnośnie redukcji. Czy jest sens wykonywania treningu na jednej sesji treningowej, treningu biceps-triceps, jeżeli wpływ na potreningowe zużycie tlenowe mięśni jest bardzo niskie, tak zwane EPOC? Dzięki. Uważam, że jedzenie przedojrzałych bananów jest niestosowne, ponieważ one działają praktycznie już tak samo jak słodycze. I ich stosowanie po treningu generalnie mija się z celem. Jeżeli mamy już podjadać banany, to te troszeczkę mniej dojrzałe, które są troszeczkę bardziej zaopatrzone w skrobie, w wyniku czego lepiej nadają się na spożycie po treningu niż takie bomby, po prostu prawie jak czekolada. Nie stosowałbym takich zgniłych bananów po prostu potreningowo. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy warto jest trenować biceps i triceps na jednej sesji treningowej, to uważam, że jako małolat, który zaczyna dopiero te treningi, nie powinieneś się skupiać na trenowaniu tak małych partii mięśniowych na jednej sesji treningowej, gdyż tak jak kiedyś opowiadałem na jednym z moich vlogów, jest to dosyć mała odpowiedź ze strony układu hormonalnego, dosyć mała odpowiedź ze strony wydzielania na przykład kwasu mlekowego, a im większe stężenie chociażby kwasu mlekowego przy treningach ogólnych, takich jak właśnie treningi oparte o wolne ciężary i wielostawowe ćwiczenia, determinuje bardzo mocno wydzielanie hormonów wzrostu i testosteronu, czyli o te hormony walczymy, żeby je wybudzić, więc jeżeli chciałbyś robić trening, to tylko i wyłącznie chociażby trening FBW albo trening taki typowo żołnierski. Daj sobie spokój na dzień dzisiejszy z trenowaniem bicka i tripska. Popatrz się globalnie na swój organizm jako całość. Mike, moje pytanie do ciebie jest takie, jaka jest twoja opinia na temat carb backloadingu? Czy przesuwanie całej puli węgli na posiłek potreningowy oraz posiłek przed snem ma jakikolwiek sens? Kiedy zaczynamy właśnie dzień pierwszym posiłkiem białkowo-tłuszczowym i kiedy zakładamy, że na przykład mamy kalorykę 3000 kalorii, ale wszystkie posiłki w ciągu dnia są zbilansowane, czyli mają i białka, i węglowodany, i tłuszcze w porównaniu do 3000 kalorii, ale kiedy stosujemy właśnie carb backloading, czyli ładujemy węgle tylko potreningowo i na posiłek przed snem. Czy ma to jakiś wpływ na kompozycję naszego ciała, szybkość redukcji lub budowę masy mięśniowej? Carb loading, czyli ładowanie węglowodanów przed i po treningu, jest według mnie jednym z najlepszych rozwiązań, jeśli chodzi o budowanie estetycznej sylwetki oraz przy okazji dbanie o zdrowie metaboliczne. Tak jak już wspominałem wcześniej, jeżeli dwa lub trzy posiłki wysokotłuszczowe i wysokobiałkowe poprzedzają nasz trening siłowy, to jest to tylko i wyłącznie dobroczynne z punktu widzenia wchłanialności węglowodanów w okolicach okołotreningowych, gdyż nasza insulina wtedy sobie hula na spokojnie, nie jest ciągle pobudzana, prawda, i nasze tkanki w okolicach okołotreningowych wręcz będą jej bardzo dobrze łaknęły i śmiało można sobie na przykład jakiś fajny skrobiowy taki posiłeczek oparty o węglowodany typu ziemniaki, kasza lub ryż zaserwować oraz po treningu siłowym tak samo warto zastosować sobie węglowodany z tego tytułu, że one nas zaprzęgną właśnie w glikogen pod kątem porannego chociażby treningu albo pod kątem dobrego samopoczucia rano, ponieważ ten glikogen będzie skompensowany i on tak szybko z organizmu nie ulatuje. Bardzo dobrze będzie nam się spało, ponieważ tak jak mówiłem, wydziela się wtedy w dużej ilości tryptofan oraz rano nie potrzebujemy wtedy dużych ilości cukru, w wyniku czego nasz rytm okołodobowy sam sobie zaczyna regulować pewne wydzielanie endokrynologiczne, w wyniku czego organizm jakby wraca do takiego pierwotnego stanu. Nie jest ciągle stymulowany. Jeżeli oczywiście zdrowie metaboliczne jest super i wyniki krzywej insulinowej wyglądają cudownie, można sobie tam zaserwować w ciągu dnia też porcję węglowodanów. Bo węglowodany, owszem, są jedynym takim szybkim źródłem ostro działającego źródła energii. Ale czy to źródło energii trzeba pakować zawsze, wszędzie, o każdej porze i dla każdego? Nie sądzę.
bo każdy z nas jest inny, każdy z nas ma zachwiane zdrowie metaboliczne, ma inne wyniki, nie wiem, chociażby badań, jeżeli się badacie, jest albo endomorfem, ektomorfem, to tutaj nie można powiedzieć wszystkiego na jedno kopyto. Ja jestem zwolennikiem robienia carb loadingu w okolicach okołotreningowych i jak najbardziej będę promował ten system żywienia, że jest on po prostu bardziej taki zdrowszy dla naszego ustroju. Siema Big Mike, pytanie do Ciebie. Czy będąc na ujemnym deficycie kalorycznym, czyli na redukcji, trzeba kręcić aeroby? Zdania są podzielone na ten temat. Niektórzy mówią, że nie trzeba kręcić aerobów, niektórzy mówią, że trzeba kręcić aeroby. Życzę mistrzostwa i pozdrawiam. Hej! Jeżeli chcesz startować w zawodach kulturystycznych i Twój body fat miałby się wahać na poziomie 3-5%, to uważam, że bez dodatkowego supportu w postaci lekkich sesji aerobowych organizm będzie się bronił po prostu przed tym, aby zejść do takiego niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. Więc warto robić te aeroby, ale aeroby to są dwa różne pojęcia, więc jeżeli ktoś będzie tłukł na niskiej kaloryczności aeroby codziennie po godzinie, to rzeczywiście według mnie nie ma sensu, ponieważ organizm będzie palił coraz mniej tłuszczu, będzie coraz bardziej zmulony, nasze nadnercza będą coraz bardziej zmęczone, ilość kwasu mlekowego będzie coraz więcej większej ilości wydzielana oraz coraz więcej będzie wydzielanego kortyzolu, w wyniku czego organizm po prostu się zmuli, straci metabolizm i przestanie palić tkanki tłuszczowej. Na bardzo niskiej kaloryczności warto robić aeroby w dwóch sesjach w ciągu dnia, ale dużo krótszych. To też bierze się z tego względu, że trzeba spłacić potem delikatny dług tlenowy, który się tam powstaje i organizm dwa razy w ciągu dnia wraca do metabolizmu spoczynkowego, co ciągnie ze sobą mnóstwo energii, co powoduje, że mamy przyspieszony oddech dużo dłużej, mamy dużo większy pobór tlenu, a to wszystko wiąże się z nakręcaniem po prostu metabolizmu. Więc jeżeli mówimy o zawodach, według mnie bez aerobów do zejścia naprawdę do skrajnej tkanki tłuszczowej aeroby się przydają na ujemnym bilansie kalorycznym. Jeżeli chcesz mieć formę tak zwaną plażową na zasadzie 10-12% body fatu, myślę, że organizm bez dodatkowej porcji aerobów jest w stanie sobie spokojnie zejść do takiego poziomu. Słuchajcie, dziękuję Wam za wkład, dziękuję Wam za wszystkie pytania, które do mnie przesłaliście. Oglądając je, naprawdę byłem zadowolony, że tyle osób się odezwało. Wybraliśmy najciekawsze. Mam nadzieję, że będziecie usatysfakcjonowani uzyskanymi odpowiedziami. Jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, to możecie je zadawać. Mam nadzieję, że kiedyś nagramy podobny odcinek, ponieważ po prostu w internecie jest tyle informacji zbieżnych, niezbieżnych, że czasami warto też skorzystać z innego źródła, z innego medium, jakim jestem ja. Ja też nie jestem alfą i omegą, ale staram się nadganiać wiedzę i tą wiedzę poszerzać. Także jestem dla Was. Zapraszamy też do następnego odcinka. Trzymajcie się, piąteczka.